Cześć, siemanko wszystkim ludzie, ja jestem Weskin, a to będzie krótki poradnik na temat tego, jak zdobyć latającą miotłę. Także bez przedłużania, lecimy z filmikiem. Oczywiście pamiętajcie, że musicie wykonać misję fabularną, która nazywa się audycja, ponieważ bez niej tak naprawdę nie będziemy w stanie dostać się do miejsca, w którym właśnie ta miotła się znajduje. Okej, więc pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście udać się do naszego wieżowca VNC. Tak, jest to nasz tutaj stary dobry wieżowiec, znajdujemy się tutaj w tym obozie i idziemy sobie do naszej windy. Idziemy sobie tutaj tym korytarzem, klikamy sobie tutaj na windę, jeżeli jej nie macie. Ja akurat już ją miałem, więc wchodzimy sobie na dach wieżowca VNC. Okej, i gdy winda nam się otworzy, to oczywiście sobie z niej wychodzimy i idziemy tak naprawdę tutaj w to miejsce. Jak widzicie, na dole mamy taki żółty dźwig, na który właśnie musimy wskoczyć. Dlatego ja sobie już tutaj lecę. Okej, i gdy uda wam się wylądować z wieżowca, oczywiście na ten duży żółty dźwig, powiem wam, że aż mi się jedynka przypomina, to idziemy sobie tutaj cały czas do przodu i schodzimy sobie na dół. Jak widzicie, mamy tutaj takie trzy niebieskie grzybki. Pomyślcie sobie, że jest to oczywiście grzybek do regeneracji odporności, a właśnie, że nie, ponieważ jeżeli sobie go będziemy tutaj włączali, tak jak tutaj jest napisane, to po chwili te grzyby będą się powiększać. Oczywiście dalej sobie przytrzymujemy klawisz odpowiadający za właśnie włączanie naszych grzybów. No i coraz więcej tych grzybów się tutaj pojawia. Znowu sobie przytrzymujemy klawisz. No i jak widzicie, kolejna tura grzybów. Oczywiście cały czas przytrzymujemy klawisz. W jednym momencie może być to szybciej, w drugim momencie musicie trzymać ten klawisz około minutę, także jak widzicie, no idzie to dosyć wolno. No i gdy przytrzymaliśmy ten przycisk kilka razy, to jak widzicie, zaczęły pojawiać się już świecące grzyby i to jest tak naprawdę mechanika, która odblokowuje nam wyzwanie, dzięki któremu możemy latać na naszej miotle. Jak widzicie, żeby rozpocząć wyzwanie, musimy oczywiście zmienić porę dnia, więc sobie to robimy i mamy wyzwanie, które nazywa się Baba Jaga. Jest to wyzwanie parku. I teraz pokażę wam, co należy zrobić, żeby tą miotłę sobie zbugować, że tak powiem, i żeby znalazła się ona w naszym ekwipunku. Oczywiście klikamy sobie start. No i oczywiście pamiętajcie jeszcze, żeby opróżnić sobie chociaż jeden tutaj slot w waszych wehajstrach, ponieważ gdy mamy pełen ekwipunek, to niestety nie dostaniemy naszej miotły, a jeżeli jej nie dostaniemy, to nie będziemy mogli jej schować później do naszego schowka. Także pamiętajcie o tym i zwolnijcie sobie chociaż jeden slot do tego, żeby móc sobie tą miotłę tutaj włożyć. Ok, jak widzicie mam 15 na 16, wchodzimy na wyzwanie, klikamy start. Jak widzicie, mamy miotłę. Teraz jedyne co należy zrobić, to udać się do schowka, tak naprawdę. Jesteśmy oczywiście przy wieżowcu VNC, także teraz starajmy się po prostu wylądować. Jest tutaj trochę ciemno, ale mam nadzieję, że sobie poradzicie. Tak, jak widzicie, dostajemy właśnie powiadomienie, że ziemia to lawa, dlatego musimy szybko tak naprawdę tutaj interweniować. Polecam wam korzystać cały czas z paralotni, żeby resetował wam się ten czas tutaj na dole. Ok, wchodzimy sobie na górę, czyli tak naprawdę tam, gdzie byliśmy na początku. I idziemy do naszego schowka. Z tego co pamiętam, był on tutaj dokładnie. Wchodzimy sobie do skrytki, hop, i szukamy naszej miotły. Jest ona oczywiście tutaj w zakładce wehajstry. Jedyne co robimy, przenosimy sobie ją do schowka, hops, i klikamy anuluj wyzwanie. Nasze wyzwanie zostało już anulowane. Teraz tak naprawdę jedyną rzeczą, jaką musicie zrobić, to tak jak powiedziałem właśnie, wrócić do waszego schowka. Idziemy sobie w to samo miejsce. I jak widzicie, gdy już będziemy w naszym schowku, klikniemy sobie na wehajstry, to zobaczycie, że nasza miotła została przypisana do naszego ekwipunku i będziemy mogli ją używać tak naprawdę cały czas. Ja sobie już ją wziąłem tutaj. Oczywiście, jeżeli chcecie ją użyć, klikacie na wehajstry, podmienicie sobie na przykład przedmiot, ja tutaj podmienię latarkę i po prostu klikamy na miotłę, hops, miotła przypisana. Teraz po prostu jedyne, co musicie zrobić, to wybrać oczywiście naszą miotłę. I jak widzicie, już możemy jej sobie tak naprawdę cały czas używać. Także myślę, że ta miotła pozwoli wam na naprawdę szybką eksplorację całego miasta, tym bardziej jeżeli nie macie na początku odblokowanych właśnie stacji metra, ponieważ no ja zdaję sobie z tego sprawę, że jest to uciążliwe, bo sam musiałem nieraz przechodzić całą mapę na pieszo tak naprawdę albo za pomocą paralotni, także polecam wam w szczególności sobie tą miotełkę tutaj zbugować. Oczywiście pamiętajcie o tym, że podczas korzystania z miotły nasza wytrzymałość również się wyczerpuje, dlatego jeżeli widzicie, że wam się kończy, to po prostu zajdźcie na ziemię i wtedy wasza wytrzymałość normalnie się zresetuje. Także co moi drodzy, mam nadzieję, że poradnik wam się przyda i dzięki temu będziecie mogli szybciej przemieszczać się po mapie. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeżeli możecie zostawić jakiś like tam na dole i widzimy się standardowo w kolejnych filmikach. Trzymajcie się i do zobaczenia.